Cześć, z tej strony Maciek, a w dzisiejszym podcaście chciałbym porozmawiać o tym, jak się efektywnie uczyć, jak się zmobilizować do tego, aby przetwarzać wiedzę w taki sposób, w jaki mózg lubi to robić. Porozmawiamy sobie o technikach, o sposobach, o filozofii, o podejściu, także myślę, że poruszę wiele elementów, które być może dadzą ci szansę na to, żeby poprawić swoje wyniki w szkole. I nie tylko, bo pamiętaj, że uczymy się przez całe życie, to jest prawda, przed którą nikt się nie uchroni, a jeśli chodzi o kolejną prawdę, którą będę chciał rozpocząć, ten cykl wywodu, chciałbym powiedzieć o tym, że szkoła nie wyposażyła nas w niezbędne umiejętności w niezbędne umiejętności uczenia się, zapamiętywania, w trawienie materiału w taki sposób, w jaki został zaprojektowany nasz mózg, aby przyjemnie go odbierać. To znaczy, dostaliśmy sporo partii materiału już od samego początku naszej edukacji. Mamy cegły na stół rzucone i taki przekaz: ucz się tego. Masz sprawdzian za tydzień i masz to umieć. Okej, okay, tylko dlaczego nikt nie powiedział nam, w jaki sposób my powinniśmy tę wiedzę przetwarzać? Żaden z nauczycieli. Nie ma jakby takiego przedmiotu pod tytułem techniki uczenia się albo techniki pamięciowe. Generalnie mamy masę przedmiotów czy masę wiedzy, która niekoniecznie jest aktualna, niekoniecznie jest przydatna, natomiast nie wdraża się w proces uczenia tak podstawowych rzeczy jak umiejętność jako takiego uczenia się w ogóle, prawda? I myślę, że to jest podstawowy problem, od którego trzeba zacząć tego typu rozmowę, bo należy zwracać uwagę na to, że szkoła nie uczy pewnych fundamentalnych rzeczy, a uczy zamiast tego wiele rzeczy, które niekoniecznie są już przydatne. Zatem ten wywód od tego właśnie chciałbym zacząć i chciałbym zwrócić na to, na to Twoją uwagę, tak? Że no, trzeba do tej wiedzy dojść samemu. I moja rola jest taka, aby. To dochodzenie do wiedzy samemu, no nieco ułatwić, nieco zmienić, pod tym kątem, że na tej ścieżce chciałbym Cię oczywiście towarzyszyć. I zacząłbym od tego, że aby skutecznie się uczyć, trzeba pamiętać o każdym etapie tej procedury. Czyli jeżeli jesteś studentem, no to pamiętaj o tym, że Twoje uczenie się odbywa się już na uczelni. To nie jest tak, że uczysz się tylko w domu, tak? Czyli jeżeli jesteś już na wykładzie, albo jeżeli jesteś licealistą, to powiedzmy, że jesteś na lekcji, to już w momencie notowania wykonujesz pewną aktywność. I aktywność to jest słowo klucz. Dużo lepiej działają Twoje własne notatki, które Ty stworzyłeś, stworzyłaś, jesteś ich autorem, niż pożyczane notatki niż notatki wzięte od kogoś, albo wiedza, którą sobie kopiujesz z podręcznika. Lepiej tworzyć własne, oryginalne notatki, które ty dobrze rozumiesz. Nawet jeżeli osoba, która je od ciebie pożyczy, nie zrozumie ich, to nie ma znaczenia, dopóki ty sam świetnie się w nich odnajdujesz. Czyli taka własna aktywność pod tytułem notuję po swojemu na wykładzie czy na lekcji. Dodatkowo, Zwłaszcza jeżeli jesteś kinestetykiem, warto pomyśleć o tym, aby tę aktywność wyrazić przez udzielanie się na tej lekcji. Rozmowa z wykładowcą, rozmowa w grupie na temat danego zagadnienia podczas zajęć to jest coś, co naprawdę pomoże Ci dobrze przetrawić całą tę wiedzę, której potrzebujesz, aby dobrze zrozumieć dane zagadnienie. Ponieważ no, musisz się jakoś zainteresować tym tematem, żeby dobrze go okiełznać, prawda? Ale lepiej zainteresować się już na samym początku, gdy źródło komunikatów, z których dowiadujesz się o danej rzeczy, czyli wykładowca albo nauczyciel, jest na miejscu i możesz skorzystać z jego rad, wskazówek. Porozmawiać, wymienić się z postrzeżeniami, zapytać o jakieś dodatkowe źródła, może jakaś książka, jakiś ciekawy film z tego zagadnienia. To jest coś, co bardzo pomaga nam w procesie uczenia się. Raz, że lepiej poznać dane zagadnienie, dwa, że rozszerzyć je kolejne wątki, co dodatkowo wzbogaca cały nasz proces zapamiętywania czy uczenia się tej konkretnej wiedzy. I jeżeli już masz taką partię materiału, Przygotowaną powiedzmy, właśnie w formie notatek, to rzeczą, która jest też dla mnie bardzo istotna, aby o niej mówić, jest to, żebyśmy umieli do niej odpowiednio podejść, do tej partii materiału. I co ja przez to rozumiem? Wiele osób uczy się nagminnie z kserówek, czyli bardzo często obserwuję taki obraz. Wchodzę do metra i widzę studentów, którzy jadą na swoje egzaminy i mają jakiś. Stosy kserówek na kolanach zakreślone jakimiś flamastrami, i uczą się z tego. I widać na ich twarzach, jaką ogromną im to stwarza przyjemność, prawda? Oczywiście w cudzysłowie mówiąc, no bo to po prostu jest nieefektywne. To jest bardzo nieefektywne. Takie czytanie kserówki z przedmiotu, który na notabene jeszcze nas w ogóle nie interesuje, prawda? Szkoda waszego czasu. Naprawdę, szkoda waszego czasu. Nie róbcie czytania kserówek. Serio, odradzam to. Dużo lepiej jest przetworzyć sobie tę wiedzę poprzez fajne notatki, poświęcić ten czas, zrobić sobie streszczenia, swoim własnym językiem coś napisać, niż katować się kserówami albo czytać encyklopedię na kolanach. Nie, 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 odradzam. I ważną umiejętnością w kontekście notatek jest to, abyśmy segmentowali sobie też tę wiedzę do uczenia się, czyli nie uczmy się wszystkiego naraz za jednym zamachem. Ja wiem, że tak zwany cramming, czyli uczenie się na ostatnią chwilę jest popularne. No i prawdę mówiąc, badania pokazują, że to może być efektywne, ale krótkoterminowo. Na te 2-3 dni się nauczysz, ale potem bez powtarzania dalej i tak ci to wyleci no Jeżeli jesteś typem, zakończę i zapamiętaj, no to baw się tym, tak? Ale ja generalnie adresuję swoje komunikaty do osób, które chcą czegoś więcej. Jak chcesz czegoś więcej, nie rób tego na ostatnią chwilę. Systematyczność, regularność. Ja tutaj, aby zmobilizować się, proponuję Ci filozofię Kaizen. Małe kroki. Dziś się uczę trochę, jutro się uczę trochę, w środę się uczę trochę, um, ale nie katuję się materiałem w 100% jednego dnia, bo jest to bardzo nieefektywne, bardzo obciążające, bardzo bolesne, trzeba się faszerować kawą czy jakimiś prochami, żeby dobrze rozkminić, że tak powiem kolokwialnie dane zagadnienie, a przecież dużo lepiej jest robić to regularnie, małymi partiami, bo zauważcie, że Często jest tak na przykład na medycynie, często, często słyszę to właściwie od studentów medycyny, ej, no jakie jak ja teraz mam tymi twoimi technikami zapamiętać tam kilkaset aminokwasów, kilkaset białek czy, czy czegoś tam jeszcze, nie? Bo ludzie od razu patrzą tak holistycznie na cały materiał, ile to oni mają do wkucia. Zamiast rozbić go sobie na małe partie, od razu się katują informacją pod tytułem: Nie mam czasu, żeby nauczyć się wszystkiego. Ale założę się, że masz czas, żeby nauczyć się trochę. No i ucz się tego trochę przez pewien okres i zobaczyć, że da się. Że ten duży materiał da się okiełznać. Jak to robisz efektywnie, umiejętnie, z głową i przede wszystkim strategicznie. Strategiczność jest bardzo ważna, ponieważ. Widzisz, my mamy coś takiego jak strategiczna dieta, że jemy coś, co jest podyktowane jakimiś badaniami. Strategiczny tryb zasypiania, zasypiamy w taki a nie inny sposób albo um, strategiczne ubieranie się, tak? Dlaczego nie podchodzimy strategicznie do uczenia się? To jest fundamentalna umiejętność, najważniejsza umiejętność na resztę naszego życia. Nie zapominajmy o tym. Jeżeli chodzi o notowanie jeszcze, jeszcze trochę do niego wrócę. Bardzo polecam ci metodę Cornela. Ona polega na tym, że wypisujemy sobie na środku taki tytuł naszych notatek. Po lewej stronie wypisujemy sobie słowa kluczowe do naszych notatek. Oczywiście na samym środku, gdzieś tam w największym procencie, piszemy sobie nasze notatki z wykładu faktycznie. Na samym dole są podsumowania tych notatek. Czyli mamy takie różne kolumny, mamy podzielone nasze kartki z notatkami na takie różne obszary i najważniejsze w tym wszystkim jest to, abyśmy umieli wyciągnąć słowa kluczowe. To jest mega ważna umiejętność, słowa kluczowe, bo te słowa kluczowe, tak zwane key pointy, one potem nam odtwarzają tę wiedzę, którą Zakodowaliśmy sobie właśnie w takich krótkich frazach, a są jakby takim triggerem, takim wyzwalaczem całej tej wiedzy, którą wcześniej um, zanotowaliśmy sobie w naszym notatniku. Zatem słowa kluczowe niezwykle umiejętna, niezwykle ważna umiejętność. Jeżeli chodzi o takie jeszcze kolejne narzędzie wykorzystujące notabene, także słowa kluczowe to jest mapa myśli. Mapa myśli jest też bardzo interesującym narzędziem, które może pomóc ci fajnie okiełznać Twoje notatki, twoje, um, Twoją wiedzę, której potrzebujesz do egzaminu. Czyli piszesz sobie główne zagadnienia, akurat do Twojego egzaminu na środku, do tego robisz gałązki, do takich podzagadnień, i do tych zagadnień, które są w gałązkach, jeszcze sobie doklejasz kolejne części. Oczywiście, wszystko na zasadach fraz kluczowych. Nie piszemy tam dziesiątek czy dwusetek słów, tylko jedno, góra, dwa, trzy słowa i to jest koniec. W każdej takiej gałązce, prawda? Bardzo ważna też umiejętność, żeby umieć pisać notatki w bardzo przejrzysty, czytelny sposób dla mózgu. Oczywiście, mapa myśli wzbogacamy obrazami, to jest też bardzo ważna umiejętność. Rysowanie, wymyślanie, wyobrażanie sobie, bo nie musimy koniecznie rysować, bo. Obrazy komunikują nam wiedzę dużo efektywniej niż sam surowy tekst. I są na to liczne badania pokazujące, że kodowanie obrazowe jest bardzo skuteczne i to często dużo bardziej skuteczne niż samo kodowanie werbalne. Miejmy to na uwadze, korzystajmy z tego dobrodziejstwa, tych informacji, tych badań, bo takim marketingowym slangiem, gdybym powiedział o wykorzystaniu obrazów w uczeniu się. To jest totalny game changer, naprawdę. Jeżeli się nie umiesz koncentrować na przykład, powiedzmy, że znasz już te wszystkie techniki uczenia się, etc., umiesz notować, ale nie wiesz, jak się koncentrować, polecam Ci technikę Pomodoro. Technika Pomodoro zakłada, że włączasz sobie stoper na powiedzmy 20 minut. Albo 25 minut załóżmy, to są różne jakby wersje, różne są filozofie. Powiedzmy, że 25 minut pomodoro sobie robisz, tak zwanego. I 25 minut poświęcasz w pełnym skupieniu na zrealizowaniu Twojego zadania. Czyli powiedzmy przez 25 minut uczysz się XYZ, jakiejś, jakiejś partii materiału. I potem masz 5 minut przerwy. Możesz wtedy patrzeć się w okno, coś sobie sprawdzić pójść do łazienki, zjeść sobie ciasteczko, whatever. zaparzyć sobie herbatkę. Po tych 5 minutach wracasz sobie do Pomodoro, czyli znowu lecisz sobie 25, potem znowu 5, 25, 5, 25, 5, 25. Zakłada się, że to takie cztery Pomodoro, jak już sobie zrobisz 25 minutowe powiedzmy, to potem się robi przerwę dłuższą, czyli nie robi się już 5 minut. Tylko się powiedzmy robi 20, 30 i trochę dłużej. To jest generalnie bardzo elastyczne. Tam się często ludzie trzymają sztywnych ram, ale też są ludzie, którzy trzymają się swoich wersji, i tutaj nie ma jakby reguły. Możesz sobie wyznaczyć swój własny czas. To jest zależne od ciebie i od twojego stylu uczenia się, czy um, stylu koncentracji, załóżmy. Także jak chciałbyś zwiększyć koncentrację, to jest bardzo fajny wspomagacz. Okej, okay, ale gdybyśmy teraz powiedzieli sobie o samym Procesie uczenia się. Powiedzmy, że już trochę sobie zakodowałeś, trochę tam się nauczyłeś, wytłumaczyłeś sobie wszystko, tak. No to teraz ważne jest to, żeby sprawdzić, ile z tego umiesz. Um, I powiem Ci tak, że bardzo ważne jest, aby umieć opowiedzieć o swoich rzeczach, o swoim przedmiocie prostym językiem. Czyli masz jakieś ciężkie, encyklopedyczne zagadnienie, które rozkmieniłeś, bo okazało się, że jesteś gniusem i teraz musisz umieć powiedzieć o tym zagadnieniu w bardzo prosty sposób. Jak Kuba Bogu, to jest złe przysłowie w tym momencie, chciałem powiedzieć, jak na chłopski rozum, o tego szukałem. Miałem chyba niewłaściwe hasło, znalazłem w moim kole fortuny w mózgu. Chciałem powiedzieć, że jakbyś tłumaczył komuś na chłopski rozum, tym prostym językiem powiedz to komuś, tak? Czyli... Nauczyłeś się partii materiału, ona była ciężka do rozkminienia, ale już to umiesz wyjaśniać, może znajdź sobie kogoś, kto mu to wyjaśnić, albo sam sobie przed lustrem spróbuj, spróbuj powiedzieć po prostu, tak? Mówiąc jakbyś był na przykład nauczycielem albo egzaminatorem, bardzo, bardzo fajnie to działa, pokazuje Ci ile już wiesz, ile umiesz, ile rozumiesz, weryfikujesz sobie stan Twojej wiedzy, na maksa Ci to polecam. Bycie takim egzaminatorem, nauczycielem samemu dla siebie. I też warto od razu robić sobie testy, takie quizy. Na przykład uczysz się um, jakiejś dziedziny biologii. Dopiszesz sobie tę dziedzinę biologii na środku, a pod spodem wypisujesz sobie wszystko, co zapamiętałeś na ten temat. Takie jedno wielkie pytanie otwarte. Co zapamiętałeś z Twojego uczenia się na temat tego zagadnienia? i sprawdzasz, weryfikujesz, ile zapamiętałeś, ile ci wyszło, ile jest ok, ile jest błędnie, a ile jeszcze musisz przepracować. Łączenie takiego tłumaczenia komuś materiału z egzaminowaniem się, to jest naprawdę świetna strategia do tego, żeby się lepiej uczyć. Bardzo ci to polecam. I oczywiście w sam proces uczenia się bardzo polecam ci wdrożyć mnemotechniki. Ja osobiście korzystałem ze skojarzeń z Pałacu Pamięci podczas moich pierwszych semestrów na studiach i tak niesamowicie zwiększyłem swoją średnią, swoje możliwości w ogóle na, na studiach, że od razu w ogóle stwierdziłem, że muszę tego uczyć innych ludzi, bo robi to takie wrażenie na mnie, taki efekt wow. Wykorzystuję skojarzenia Pałac Pamięci oczywiście, żeby uczyć ogromnej ilości pojęć, informacji, zagadnień, faktów, teorii, konceptów, czasami nawet rysunków, bo jak się uprzeć, to tak naprawdę wszystko jesteśmy w stanie zapamiętać poprzez techniki zapamiętywania. Oczywiście nie zawsze warto wszystko, czasami trochę warto strategicznie pomyśleć, co przez mnemotechniki, a co trochę inaczej, ale da się, to jest do wykonania i często jest bardzo użyteczne, bardzo zbawienne, oszczędzające nasz czas, zwiększające trwałość tej informacji w pamięci uporządkowanie jej na kolejne lata, kiedy będziemy potrzebowali tych informacji. Także niesamowicie Cię zachęcam do zgłębiania tematu Pałacu Pamięci. Chociażby możesz już teraz wejść na moją stronę maciejuczek.com. Tam masz do dyspozycji PDF-a, PDF który wyjaśnia w prostych krokach, jak się robi skojarzenia, jak się robi Pałac Pamięci. Takie podstawy podstaw, które naprowadzą Cię na to, jak należy to robić, aby to było skuteczne. Więc mnemotechniki oraz te wszystkie kwestie, które wymieniłem wcześniej, chociażby trochę z tego, jak już wdrożysz w swoje uczenie się, gwarantuję ci, że wyjdzie ci to na dobre, że zwiększysz swoje umiejętności w uczeniu się. Jeżeli chodzi jeszcze o taką kwestię, którą chcę poruszyć na koniec, pamiętaj, że jest coś takiego jak krzywa zapominania Ebbinghausa. Ona mówi nam o tym, że my bardzo szybko zapominamy, czego się nauczyliśmy i powinniśmy powtarzać, powtarzać, powtarzać. Jak to robić? Znajdź swój własny styl, opieraj się na takich założeniach, że możesz się na przykład nauczyć dzisiaj i jeszcze tego samego dnia powtórzyć ten materiał, potem drugi raz jutro, kolejny raz za tydzień, kolejny raz za miesiąc, albo może jeszcze dwa tygodnie, żeby nie było tak, że dopiero za miesiąc, potem może za 2-3 miesiące. Staraj się trzymać tego typu punktów. Oczywiście dostosuję do własnego stylu uczenia się bo tak jak powiedziałem, tak samo jak z techniką Pomodoro, tak samo tutaj, warto zbadać, jak to działa u Ciebie. I powtarzaj, możesz powtarzać przez fiszki, możesz powtarzać przez bardzo fajną metodę, czyli nagrywanie się na dyktafon i puszczanie sobie tego w komunikacji, na spacerze, w trakcie jazdy samochodem, tego, co się uczyłeś. I możesz sobie nagrywać z takimi lekkimi pauzami, żeby sobie samemu dopowiadać w trakcie tej jazdy, właśnie albo tego spaceru. Czy umiesz, czy zapamiętałeś, czy to jest prawidłowa odpowiedź. I takie powtarzanie pozwoli ci zachować wiedzę na długi okres, a nie tylko na czas egzaminu. A wierzę, że jeżeli się czegoś uczysz i zależy ci na tej wiedzy, to chcesz ją mieć do końca, a nie tylko na kilka dni. Wierzę, że taką właśnie osobą jesteś. Mam nadzieję, że twoja motywacja również jest adekwatna do tego, co mówię. I myślę, że wdrożenie któregokolwiek z tych elementów w jakimś stopniu sprawi, że zaczniesz robić uczenie się, nazwijmy to w ten sposób, bardziej świadomie, bardziej z głową, a nie tylko na zasadzie automatycznego czytania kserówek, bo to robi większość studentów, niestety teraz. Nawet osoby, które gdzieś tam spotkały się już z efektywnym uczeniem się, są na tyle te osoby takie, że nie chce im się, że dalej robią czytanie kserówek, mimo tego, że im się powiedziało, że można inaczej. Nie bądź taką osobą. Spróbuj, sprawdź, przetestuj, czy to mnemotechniki, czy efektywne notatki, cokolwiek, ale zaprzyjaźnij się z tym, zobacz, jak to działa i napraw te błędy, które popełniła Twoja szkoła, która nie wyposażyła Cię w wiedzę, jak się dobrze uczyć. Bo stać się na to, masz teraz internet, internet daje Ci mnóstwo wiedzy w tym zakresie. Ja staram się być tego przykładem. Mam nadzieję, że podążysz tą ścieżką i zaczniesz się efektywnie uczyć. Czego oczywiście Ci z całego serca życzę. Mam nadzieję, że już niedługo będą tego pierwsze efekty i będziesz się mógł pochwalić tu w komentarzu, a może w prywatnej wiadomości, czy w mailu, że hej, to działa, dzięki. Fajnie, że Mogę się lepiej uczyć, mam lepsze rezultaty, lepszą średnią, lepiej się nauczyłem do egzaminu na prawo, jazdy, na prawo jazdy czy do egzaminu językowego, cokolwiek. Znajdź swoje przeznaczenie, znajdź swoją ścieżkę. Wow, zabrzmiało trochę jak takie motywacyjne gadanie. A może to jest moja ścieżka, właśnie. Wszystkiego dobrego Ci życzę, i mam nadzieję, że zaczniesz się efektywnie przygotowywać do tego aby przyswajać wiedzę tak, jak chce tego Twój mózg.